Hej kochani, witam Was gorąco, mam nadzieję, że macie się dobrze. Dziś przychodzę do Was z projektem denko, czyli nic innego jak z kosmetykami, które udało mi się zużyć do końca, które mi podpasowały, które nie, o tym przekonacie się zaraz. Tak więc już bez zbędnego gadania przechodzimy do pierwszego produktu, a osoby, które są tutaj po raz pierwszy, koniecznie słuchajcie, zostawiajcie suba po to, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić żadnego z moich filmów. A ja, tak jak mówię, przechodzę już do pierwszego produktu. Tutaj mam przygotowaną cały stertę, cały stos pustych opakowań. Mam tutaj Listerine, to jest produkt, któremu go chyba nikomu nie muszę przedstawiać, każdy wie. Uważam, że jest to najlepszy płyn do płukania jamy ustnej na rynku. Mówię to świadomie, mój ulubiony, żadne inne nie są na tyle mocne i na tyle, mam wrażenie, dobre jak ten. Tak więc ja zawsze kupuję właśnie Listerine i no właśnie, i go używam. Jeśli chodzi o kolejne produkty, które tutaj się znalazły w moim pustym tutaj boksie, pudełku, to są suche szampony. Słuchajcie, ja jestem wielką fanką suchych szamponów. Ja wiem, że jest to kontrowersyjny temat, niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja osobiście mam taki typ włosa, który bardzo szybko się przetłuszcza i może nawet nie tyle, że on się przetłuszcza, ale one po prostu bardzo szybko wyglądają, nawet jak są świeże, to i tak wyglądają, jakby były tłuste. Takie po prostu już mam włosy, tak więc ja często po prostu tylko po to, żeby delikatnie odświeżyć gdzieś tam tutaj u nasady włosa, pryskam je suchym szamponem i no i po prostu to dużo poprawia, unosi trochę moje oklapnięte włosy, unosi je u nasady, sprawia, że są bardziej takie puchate, wydają się gęstsze, jakby zwiększały swoją optycznie swoją wielkość. Przy moich cienkich włosach jest to naprawdę wybawienie, bo tak jak mówię, moje włosy z natury są raczej takie cieniutkie, jedwabiste, delikatne, no i po prostu przyklapnięte. Tak więc tutaj mam jeszcze suchy szampon, słuchajcie, z Anglii. To jest chyba teskowy szampon, tak mi się wydaje, firma teskowa. Hazy Days Girls Only, tak się nazywa ta firma. Natomiast tutaj mam Batiste, bardzo znana firma, myślę jedna z lepszych, jeśli chodzi o suche szampony. Bardzo duży wybór jest tych produktów na rynku, bo są o różnych zapachach, tak więc można jeszcze sobie wybrać ulubiony zapach, który bardziej Wam pasuje. Ja bardzo lubię suche szampony i polecam głównie osobom właśnie, które chcą troszeczkę je odświeżyć, dodać im puszystości, unieść u nasady, no i optycznie zwiększyć ich objętość. Kolejny produkt tutaj mam, to jest Green Pharmacy Herbal Cosmetics Face Care A Gentle Facial Wash Gel. To jest delikatny żel do mycia twarzy dla suchej i wrażliwej skóry z aloesem. To jest produkt, którego używał mój brat i bardzo sobie go chwalił. Tak więc stwierdziłam, że też o nim wspomnę. Ja użyłam go raz, był całkiem sympatyczny, całkiem fajny, jak najbardziej produkt, który jest takim delikatnym po prostu żelem do twarzy. Fajnie się sprawdza, fajnie oczyszcza skórę. To jest produkt sprawdzony przez mojego brata. Dalej, tutaj mam, słuchajcie, opakowanie Isana. Zostawiłam Wam specjalnie, żeby Wam pokazać. To jest mydło, słuchajcie, antybakteryjne, które genialnie sprawdza się do mycia pędzli. Ja tym produktem zazwyczaj myję pędzle. Albo właśnie z Isany olejkiem, takim wiecie, tym pod prysznic żółtym, kultowym już produktem, który notorycznie jest wysprzedany w Rossmanie, albo właśnie tym. I nawet nie wiem, czy tym nie lepiej. Jest bardzo tani, to mydło kosztowało chyba coś około 2 zł. Jakoś tak, na promocji właśnie kupione złoty 90, coś w tym stylu. Tak więc to nie jest żadne pieniądze, to nie są. Produkt, który starcza na bardzo długo, ale pamiętajcie, żeby wybierać ten antybakteryjne mydło, bo ono jest, słuchajcie, właśnie odtłuszczające. Czyli jeśli macie pędzle brudne od podkładu na bazie oleistej, podkłady właśnie takie, wiecie, olejowe formuły świetnie też domywa. Tak więc to jest ważne, żeby to było konkretnie to z czerwonym tutaj opakowaniem. opakowaniem. Rewelacyjny produkt, tak jak mówię, bardzo tani, świetnie się sprawdza do mycia pędzli. To jest moje przeznaczenie tego produktu, ja tak właśnie używam go właśnie tylko i wyłącznie do mycia pędzli. Kolejny produkt, który udało mi się zużyć, to jest Dabao. To jest, zobaczcie, 20 ml taki pojemniczek z kremem pod oczy. To był krem, który dostałam kiedyś tam w PR-owym open boxie i tak go używałam, wiecie, używałam go, odstawiałam, używałam, bo jak coś mi przychodziło do testu, no to skupiałam się na właśnie kosmetykach, które w danym momencie testowałam. Natomiast ten, do niego wracałam sobie po prostu po testach. Bardzo fajny produkt, ale nie zauważyłam, żeby on jakoś specjalnie coś robił. To znaczy, to jest fajny kosmetyk, jeśli szukacie takiego kremu nawilżającego, fajna formuła, powiedziałabym taka pół na pół. Nie jest ani gęsty bardzo, ani też nie jest bardzo lekki, taki wodnisty, więc myślę tak pół na pół, dość kremowa konsystencja, dość fajna, przyjemna. Natomiast szybko się wchłaniał pod oczami, ładnie pachniał kwiatowo. Bardzo fajny produkt, naprawdę bardzo fajny, z tym, że ja już szukam troszeczkę takich mocniejszych produktów pod oczy, no bo jednak już jestem, ta skóra tutaj 30+, tak więc chciałabym, żeby już ten produkt był nie tylko nawilżający, ale też już jakiś taki antyzmarszczkowy, przeciwzmarszczkowy, czy coś więcej tam robił z tą skórą. Natomiast tak jak mówię, bardzo fajny produkt, bardzo z niego byłam zadowolona i był bardzo też wydajny, to jest ważne. 20 ml, bardzo wydajny produkt, miałam go całe wieki. Dalej, kolejne puste opakowanie, to jest Soraya, oczyszczanie, skuteczny demakijaż do każdego typu cery, delikatny płyn micelarny do twarzy i okolic oczu, bezzapachowy. Bardzo fajny produkt, bardzo fajny produkt. Ja go osobiście nie kupiłam, ja go dostałam przy okazji dużych jakichś tam zakupów, w ramach gratisu, chyba w Rossmanie mi pani go dała, albo w Naturze, nie pamiętam. Natomiast zużyłam go z przyjemnością. Bardzo fajnie oczyszcza skórę, usuwa makijaż, nawet taki mocniejszy, w sensie tutaj oko też sobie z tym świetnie poradził, tak więc bez problemu go wykorzystałam. Fajny, naprawdę fajny. Składniki aktywne, hydrolipidowe micele, jakieś woda różana i to był produkt taki właśnie stricte dla skóry normalnej, suchej albo delikatnej, wrażliwej, myślę. Tak więc tak, bardzo też przyjemny produkt. Tutaj słuchajcie, mam produkt, który jest największym bublem spośród wszystkich tutaj produktów. Na pewno do niego nie wrócę. Po raz kolejny, słuchajcie, firma Fake Bake. Po raz kolejny pełny produkt, pełne opakowanie. W ogóle niezużyty produkt. To jest oczywiście, jeśli ktoś nie wie, firma Fake Bake specjalizuje się w samoopalaczach. No i to też jest samoopalacz, taki właśnie w psikaczu, który powinien nadawać ładną, złotą opaleniznę. Problem z tym produktem jest taki, że po sezonie ja go odstawiłam na kilka miesięcy, po czym wróciłam do niego i on cały jest zielony, zzieleniał mi po prostu. Nie wiem, te produkty firmy Fake Bake już nie pierwszy raz mam taką sytuację, że one zielenieją i po prostu coś tutaj się dzieje z tą formułą. Nie wiem, czy one mają taką krótką datę przydatności, to jest wręcz niemożliwe. No nie, jest 10 miesięcy od momentu otwarcia. Nie sądzę, żebym aż 10 miesięcy czekała. Myślę, że było to znacznie krócej. Natomiast no, więcej nie kupię ich produktów, bo z innymi samoopalaczami nie mam tego problemu. Mam z różnych innych firm, czy z L'Oreala, czy z Rimmela, czy z jakiegoś Barriem angielskiego i nigdy mi się nic nie stało. Natomiast Fake Bake to już jest któryś mój samoopalacz. Też o nich mówiłam już w poprzednich właśnie projektach Denko, gdzie pokazywałam Wam zużyte produkty i też się znalazły produkty Fake Bake, które po prostu całe, niezużyte musiałam wyrzucić, bo mi zzieleniały. Tak więc gehenna i naprawdę nie polecam. Dalej, co ja tutaj mam? A, no właśnie, jeśli już mówimy o samoopalaczach, no to tutaj mam jeden z samoopalaczy. Garnier Amber Soleil No Stretch Bronze. To jest, słuchajcie, żel, przeźroczysty żel, który nadaje nam piękną, taką złotą opaleniznę, ale powolutku, delikatnie brązuje naszą skórę. Jest przeznaczony dla medium skin, czyli dla średniej, nie bardzo jasnej karnacji, tylko powiedzmy takiej średniej. No i właśnie wygląda, daje nam bardzo naturalnie wyglądającą opaleniznę, przy okazji nawilża też, nie zostawia smug i jest to produkt bardzo taki gładko rozprowadzający się, bardzo taki no, satynowy na skórze. I potwierdzam, to jest bardzo fajny żel brązujący. Ja lubię produkty właśnie z tej serii, jeśli chodzi o Garnier. Często do nich wracam, zresztą tutaj chyba też mam, a nie, to już jest L'Oreal, ale zobaczcie, tutaj całe opakowanie zużyłam do cna, do ostatniej kropli wygrzebałam. Naprawdę bardzo fajne, polecam, tym bardziej jeśli boicie się takiej stricte opalenizny, no takiego stricte samoopalacza, bo ten żel, tak jak mówię, nie da Wam od razu za pierwszym razem takiej bach opalenizny, tylko on powolutku, właśnie tak stopniowo przy aplikacji będzie barwił skórę, tak więc jest dość delikatnym produktem. No i to samo jeśli chodzi, zobaczcie, tutaj mam L'Oreal i to jest ta sama akcja, to też jest, to jest Sublime Bronze Self Tan i tak samo Fresh Feel Gel, czyli też forma żelu, bardzo do siebie produkty zbliżone, wręcz powiedziałabym, że identyczne, tylko inna firma. Nie powiem Wam, który lubię bardziej, dla mnie one były na tyle podobne, że w zasadzie ciężko ocenić, który był lepszy, czy L'Oreal, czy Garnier. Garnier na pewno jest tańszy, L'Oreal droższy. No i to był żel, który dawał taką mocną opaleniznę, ale też stopniowo, to nie było też, że bach na raz i już macie nie wiadomo jakąś pomarańczę na skórze, nie, spokojnie on bardzo ładnie, bardzo naturalnie brązowił skórę, wyglądał też bardzo naturalnie, nie było problemu jeśli chodzi o jakieś tam, wiecie, smugi i inne. Ważne jest, żeby aplikować takie rzeczy, takie produkty przy użyciu rękawicy, specjalnej takiej, wiecie, rękawicy do samoopalaczy, to naprawdę ułatwia życie i jest mega wygodne i mega szybkie też. Ach, no właśnie, a propos Fake Bake, tutaj znalazłam jeszcze jedno opakowanie, to samo. To samo. Tak samo brązujący samoopalacz, to już jest inny rodzaj, ale też jest to samoopalacz i tak samo mi zzieleniał. Całe opakowanie, cały produkt, nie wiem czy go użyłam, no może go użyłam z raz, dwa razy to jest maks. Całe opakowanie i też do kosza, tak samo 10 miesięcy od momentu otwarcia. Masakra. Po prostu bez komentarza. No i a propos Isany, zobaczcie, tutaj mam właśnie ten olejek, o którym Wam wcześniej mówiłam przy okazji mydła. To jest właśnie olejek pod prysznic, który ja używam nie pod prysznic, a do mycia pędzli. To jest mój produkt, to jest mój hit, jeśli chodzi o mycie pędzli. Produkt, który kosztował coś około 7 zł. Oczywiście można go znaleźć na promocji. Chyba nie wiem, czy to jest cena promocyjna teraz, ale coś około 7,99. Rewelacyjny produkt, bardzo wydajny, starcza na naprawdę bardzo długo, usuwa nawet najbardziej zabrudzone pędzle przy jakichś z podkładów i z innych mocnych pigmentów, cieni, mówię takich pigmentów typu zielony, niebieski, czerwony, które generalnie ciężko czasem domyć. On sobie z tym radzi, a jeszcze w połączeniu z tym mydłem to już w ogóle jest hicior, usuwają po prostu wszystko. To jest dosłownie petarda. Tak więc tak, dalej. Kolejny fajny produkt, który mam tutaj pielęgnacyjny, to jest Skin Crystal Care, tonik do twarzy, kryształ górski, morskie minerały, kwas hialuronowy, odświeża, nawilża, przywraca właściwe pH. No i to jest firma Farmona. Słuchajcie, genialny produkt. Naprawdę to był bardzo fajny tonik, bardzo go lubiłam. Starczył mi na bardzo długo, 200 ml tutaj mamy, więc taka zazwyczaj mamy, takie produkty mają 150 ml, to jest większe opakowanie, bo aż 200 ml, więc to jak najbardziej na plus. Nie pamiętam ceny tego toniku, coś około, no poniżej 10 zł. Natomiast genialny produkt, bardzo ładnie pachniał, bardzo delikatny, odświeżający i dodający energii i zapach. Fajny produkt, który świetnie tonizował skórę, fajnie ją właśnie odświeżał, ładnie ją rozświetlał, miałam też wrażenie, że fajnie rozświetla skórę. Rewelacyjny, rewelacyjny, raz jeszcze rewelacyjny produkt, dostępny wszędzie, znajdziecie go w Naturze, w Rossmanie, tak więc warto sobie go wypróbować, bo no mi bardzo przypasował, naprawdę bardzo. Tutaj mam opakowanie jedno z wielu, bo te płatki idą u mnie notorycznie, dosłownie, no tydzień bez tych płatków to tydzień stracony. To są, słuchajcie, nawilżające płatki pod oczy z Aliexpress. W takim jednym opakowaniu macie jedną parę, czyli dwa płateczki. 100% naturalny ekstrakt z roślin. Płatki, które nawilżają i ściągają, tutaj napinają skórę pod oczami. Jeśli chodzi o skład, słuchajcie, mamy tutaj tylko wodę, glicerol, ekstrakt z aloesu i witaminę C, a płatki działają na ciemne podkowy pod oczami, nawilżają, tak jak mówię, i napinają skórę i usuwają delikatne zmarszczki tutaj mimiczne. Słuchajcie, bardzo fajny produkt, który jest bardzo tani. Te płatki, nie pamiętam ile, około $10, czyli 40 zł za cały zestaw, chyba 60. Tak więc naprawdę warto, naprawdę warto. Płateczki są super i szybkie w aplikacji, bo wystarczy dać sobie je przy robieniu na przykład makijażu. Robicie sobie, malujecie oczko, dajecie sobie płatki. Nie dość, że wszystko osypuje Wam się, jeśli tam cienie się Wam osypują, to wszystko to na płateczki się osypuje. Nie macie tutaj nic ubrudzonego pod okiem, a płatki sobie działają. Tak więc to jest mój hicior też. Tutaj jeszcze mam opakowanie, to jest krem pod oczy Seibio i to jest, słuchajcie, krem z firmy, której robiłam już recenzję na kanale. Kto z Was będzie chciał, zobaczcie sobie. 100% naturalne produkty dla wegan, nietestowane na zwierzętach. Firma pochodzi z Żywca, więc tutaj u mnie lokalna firma, a produkują te kosmetyki w laboratoriach hiszpańskich, w Hiszpanii. Rewelacyjne produkty, te, które oni mają, to są, słuchajcie, z oliwy, z oliwek, tak więc fajnie nawilżające, a nie ciężkie. Bardzo komfortowe w noszeniu, w aplikacji. Świetne, świetne produkty. No i właśnie, to był krem pod oczy. I teraz tak, dalej, co ja jeszcze tutaj mam? Kolejne płatki pod oczy, to mam opakowanie, zostawiłam Wam specjalnie, żeby pokazać, z Eveline. To są płatki, akurat te, które tutaj mam dla Was nawilżające, które działają na podkowy pod oczami i na, jak macie worki pod oczami, jakieś opuchnięcia. Ja mam, zmagam się z tym od dawien dawna, tak więc to jest produkt jak najbardziej dla mnie. Szybkie w aplikacji, przyjemne, jeśli chodzi o działanie tutaj, fajnie też redukują te, przynajmniej u mnie, właśnie worki pod oczami, tak więc naprawdę fajny, fajny, fajny produkt. 8 w jednym, słuchajcie, mamy tutaj m.in. kwas hialuronowy, zieloną herbatę, aloes, witaminę A, ogórek, rumianek, koenzym Q10, witaminę B3. Super, jak najbardziej polecam i te płatki znajdziecie wszędzie, no bo Eveline firma jest dostępna naprawdę wszędzie, w Naturze, w Rossmanie, tak więc łatwiej je dostać na pewno niż z AliExpress. Tutaj mamy jeszcze opakowanie po rzęsach, to są też jedne z moich ulubionych rzęs, jeśli chodzi o AliExpress. Bardzo komfortowe, leciutkie przede wszystkim, komfortowe w noszeniu. Są różne, słuchajcie, kształty, w sensie, wiecie, no tak, różne rodzaje tych rzęs. Natomiast ta firma, i mamy tutaj 3 pary rzęs, jedno takie opakowanie kosztuje coś około $2, czyli około 8 zł. Jak najbardziej rzęsy warto swojej ceny, nie są przede wszystkim sztuczne, tylko bardzo takie w dotyku, jakbyście miały naturalne po prostu włoski. To nie jest taki, wiecie, sztuczny plastik, tylko te rzęsy są mega mięciutkie, mega takie leciutkie, świetne. Naprawdę jakość tych rzęs jest genialna. No i jeszcze tutaj mam z mniejszych rzeczy, między innymi korektor Catrice Light Reflecting Concealer, to jest odcień 010 Ivory. Taki korektor rozświetlający w pędzelku. No i słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że to jest chyba, nie wiem, korektor, który miałam najkrócej w moim życiu. Dosłownie kupiłam go nie tak dawno, no może z 2-3 miesiące temu, ale ja go prawie w ogóle nie używałam. Użyłam go może, no nie wiem, z 10 razy i on już mi się skończył. I tutaj już nic nie ma. Tak więc ja się zastanawiam w ogóle, o co chodzi, bo zazwyczaj takie korektory, mam ich naprawdę całą masę, więc spokojnie z pół roku sobie używam, zmieniając, raz tego używam, raz tego i wiadomo, i one mi starczają gdzieś na pół roku, a ten dosłownie, nie wiem, mignął się z szybkością światła, użyłam go, tak jak mówię, nie wiem, czy z 10 razy go użyłam i jego już nie ma. Natomiast jeśli chodzi o kolor, muszę powiedzieć, że bardzo fajny kolor, taki żółtawy, więc świetnie się nadaje, jeśli macie delikatne tutaj zaciemnienia na okolice pod oczami, kolorami, fajne też ma krycie, dość takie pudrowe wykończenie, ale mimo wszystko jest dość lekki i jakby korektor sam w sobie jest fajny. No ale to jak on się szybko skończył, to jest masakra. Tutaj jeszcze miałam eyeliner Barba Daily, to jest firma angielska, eyeliner taki w pisaku, to jest mój ulubiony typ eyelinera, bo bardzo łatwo się nimi operuje, łatwo się nimi po prostu robi linię, można stopniować, czy chcemy cienką, czy chcemy grubą, poprzez nacisk i to jest jakby forma eyelinera, która najbardziej mi odpowiada. No i po prostu on mi się już zużył. Co ja tutaj jeszcze mam? Tak, mam tutaj też eyeliner z Collection, Fast Stroke Eyeliner, który był w odcieniu Blue 7. No i to jest eyeliner, który nie mogę go chyba używać, nie pamiętam. Co z nim było nie tak? Aha, wiem już, to był eyeliner, który pomimo tego, że jeszcze go mam i jeszcze jest świeży i wszystko jest ok, coś tutaj się musiało stać z formułą, bo bardzo mnie pieką oczy po nim, po prostu łzawią mi, pieką, mam po prostu reakcję alergiczną, której wcześniej nie było, więc podejrzewam, że no ze starości, może on po prostu mi już poleżał trochę i nie nadaje się już do używania, bo no coś tutaj musiało się już w tej formule zmienić, tak więc boję się go używać, chociaż kolor jest nadal piękny i tak jak mówię, produkt jest świeży, to już go wyrzucam. Tutaj jeszcze mam tą samą sytuację z kredką, to jest kredka, słuchajcie, z Max Factor, Wild Shadow Pencil, 2 w 1, to jest kredka, którą można używać w ramach eyelinera, bądź jako cienia do oczu. Piękny, taki zielony, seledynowy kolor, zobaczcie, tak wygląda ten kolorek. No i to samo, co z tym eyelinerem, fajna kredka, nadal świeża, nadal jak najbardziej można by ją używać, ale już chyba jest po prostu stara, wyrzucam ją, bo oczy mi tutaj wariują i łzawią mi po prostu, tak więc podejrzewam, że no, już swoje lata świetlności też ma za sobą. No i tutaj mam też Collection, to był akurat taki eyeliner brokatowy, który no niestety też już nie jest najświeższy, pozbywam się go, bo już się oddzielił, brokat się oddzielił od tego, wiecie, płynu, tak więc też już go miałam sporo, leżał mi w szufladzie, nie używałam go, no i ostatnio jak sięgnęłam po niego, to zobaczyłam, że no niestety, ale no nie, już się nie nadaje do używania, mój był w odcieniu 11, Shake It Up, no i taki właśnie to był brokat niebieski, niebieski eyeliner, właśnie brokatowy. Bardzo fajne produkty, tak swoją drogą, bardzo mają fajny pędzelek, zobaczcie jak bardzo precyzyjny, cieniutki, świetnie się je aplikuje, nie ma problemu jeśli chodzi o namalowanie, zrobienie fajnej linii, można też je kłaść gdzieś na cienie, żeby fajnie, wiecie, tam zrobić sobie efekt takiego brokatu i połysku, tak więc jeśli o mnie chodzi, to Glam Crystals, bardzo fajna seria z Collection. Jeśli będziecie mieć możliwość gdzieś zakupienia tych eyelinerów, to wypróbujcie, nie są drogie, coś około 4,99 chyba funtów, czyli 5 funtów, 25 zł, jak najbardziej warte swojej ceny. No i to wszystko, co dzisiaj dla Was mam, wszystkie moje produkty, które aktualnie zużyłam, mam miejsce na kolejne, tak więc powoli będę zapełniać dla Was kolejnymi pustymi opakowaniami. Ściskam Was bardzo mocno, jeśli Wy macie jakieś swoje ulubione, sprawdzone kosmetyki, to też piszcie w komentarzach pod filmem, dzielmy się tą wiedzą, a ja żegnam się z Wami i do zobaczenia niebawem.